milion złotych chciałby wydać włodarz Suwałk na zazielenienie miasta. Projekt dotyczący tego pomysłu trafił już do Urzędu Marszałkowskiego, który z tak tzw. resztkówek, czyli pozostałości finansowych ze środków unijnych, chciałby wesprzeć tworzenie nowych terenów zielonych w miastach i gminach województwa podlaskiego. Chcielibyśmy rozbetonować częściowo dwa suwalskie place Piłsudskiego i Marii Kanopnickiej. W te dwie lokalizacje miałoby Trafić łącznie blisko 30 klonów lub brzus, informują służby prasowe prezydenta. Kolejny pomysł to cztery kieszonkowe parki, dwa maleńkie u zbiegu Wigierskiej i Wesołej oraz przy skrzyżowaniu ulic waryjskiego i Utraty. Te mini parki miałyby po około 250 m2 każdy. Nieco większe oazy zieleni mogłyby zaistnieć u styku Utraty i ulicy Łąkowej oraz przy ulicy 1 Maja nad rzeką. W projekcie znalazły się również parki linearne, czyli prowadzone wzdłuż ulic. Oba mogłyby pojawić się przy ulicy Reja: jeden na odcinku między ulicami Witosa i Lityńskiego, drugi zaś między ulicami Lityńskiego i Wierusza Kowalskiego. W projekcie ujęto również wykonanie sześciu zielonych przystanków.